Witajcie. Drodzy widzowie, obiecałem wam w poprzednim poraniku, że będę miał nagranie z Iwoną z Polski, z którą będę chciał porozmawiać o książce Klucze Henocha. Muszę powiedzieć, że książkę miałem w ręku w postaci elektronicznej lat temu, chyba już naście co najmniej. I muszę powiedzieć, że ją przeczytałem, ale nie do końca wiem, czy ze zrozumieniem. Dlatego dziś chciałbym zapytać o szczegóły tej książki, o to, dlaczego ta książka i dlaczego teraz Iwonę z Wrocławia. Dzień dobry, Iwono. Witam serdecznie. Witaj. Cześć. Witam również serdecznie. Mieszkasz we Wrocławiu i opowiadałaś mi, że macie grupę, która nie tylko zna książkę Klucze Henocha, ale jednocześnie studiuje ją i ta grupa również pracuje. No właśnie, na czym polega ta praca i dlaczego Klucze Henocha? Dlaczego ta książka, Iwono? Zaciekawiłaś mnie. Jesteśmy grupą, może zacznę od tego, że jesteśmy grupą przyjaciół, którzy znają się tak naprawdę od 2011 roku. To była bardzo znacząca data, 11.11.2011. Umówiliśmy się wszyscy wtedy w Egipcie, przyjechało około 2000 osób. Miała być piękna, pokojowa medytacja wokół piramidy miłości, w środku cztery anioły ziemskie, Gerardo Pizarro, Inga Bruni, Ania Dolińska, Michał Papierski, Danuta Piotr, Alicja Nowaczekowie, Andrzej Wójcikiewicz, Iwonka Stankiewicz, mnóstwo ludzi. To miało być święto. No i okazało się, że telewizja arabska podała, że przyjechała grupa Żydów, czyli my, i zamierzają zniszczyć Wielką Piramidę, no nie wiem, wysadzić ją albo nie wiem, coś innego. Nie udało nam się wtedy tak naprawdę zrobić tej cudownej, pięknej ceremonii pokojowej, takiego przekazu miłości. Ona się odbyła. Czy mieliście problemy wtedy? Tak, nie, w ogóle nie udało się wejść na teren płaskowyżu Giza, został zamknięty, wjechały wozy bojowe. Myśmy medytację robili na takim tarasie hotelowym naprzeciwko płaskowyżu. Te nasze cztery ziemskie anioły, które miały być w środku, weszły oczywiście następnego dnia dopiero. Ona się odbyła, ta ceremonia, ale ona była w takich fragmentach, powiedziałabym. Mm-hmm. Nie było tej takiej euforii pięknej, że przyjechali ludzie, chcieli ten dar miłości przekazać dalej. To zostało zaburzone. Tak, to zostało zaburzone. No specjalnie zostało zaburzone, nawet domyślamy się dlaczego. Zachicha was? Tak. Natomiast tam jeszcze tylko dopowiem, że to w ogóle był ta medytacja była też takim darem ludzi z całego świata, dlatego że dostaliśmy taki przekaz, że ludzie, jeżeli mają takie życzenie, żeby wysyłali złoto, z którego mają zostać zrobione dwa złote pręty, jeden z napisem po polsku, drugi po hebrajsku. Nie samym chlebem człowiek żyje. I to miał być dar, który miał być przekazany dla muzeum w Egipcie, wtedy od Fundacji Dar Światowida. Taki był cudowny, piękny plan, ale trzeba było go troszeczkę zmienić. Następnie kolejnym ważnym etapem tej grupy, o której mówię, grupy kilkudziesięciu osób, był wyjazd do Ameryki Południowej w 2012 roku. Szliśmy do piramidy La Dante w środku dżungli w Gwatemali. Oczywiście byliśmy w wielu miejscach, wtedy Wyspa Słońca, Brama Bogów, Tikal, ale to było nasze życzenie, żeby tam dojść. To był rzeczywiście bardzo trudny wyjazd. 5 dni w dżungli. Chyba nikt z nas sobie nie zdawał sprawy. Czy to był grudzień? Nas tam czeka. I może dobrze, że nie zdawaliśmy sobie do końca z tego sprawy. Bo naprawdę było trudno, powiem szczerze, byłam w tej grupie, która tam była, szliśmy po pas w wodzie, atakował nas grzechotnik, no różne historie tam były, naprawdę. Ale grupa pojechała, wszystko się odbyło tak, jak tego chcieliśmy. Był wyjazd do Bimini, również grupa zorganizowała ten wyjazd, ale w 2013 roku
bo to też jest bardzo ważne, założyliśmy Fundację Mądrość Narodów. Dokładna nazwa tej fundacji to jest Projekt Ujawniania Wiedzy Starożytnej i Współczesnej. Zajmuje się ta fundacja wykopaliskami, energiami i między innymi drogą światła dla każdego z nas do piątego wymiaru. Andrzej Wójcikiewicz napisał książkę Piąty wymiar tu i teraz. No i od tamtej pory zaczęło się to takie łączenie, powiedziałabym, ludzi i działanie dla ludzi. Natomiast w 2017 roku powstał Szmaragdowy Krąg. 13 kobiet założyło ten krąg. Dlaczego założyło ten krąg? Usłyszałyśmy takie zawołanie, takie wezwanie nas. Powiem szczerze, myślałam, że to będzie Szmaragdowy Krąg Kobiet najpierw, chociaż wiem, że nie należy absolutnie jakoś tam rozgraniczać energii żeńskiej i męskiej, bo każdy ma w sobie i jedną, i drugą. Ale to tak wyglądało na początku. Mhm. Dlaczego te 12, 13 tak naprawdę kobiet? Bo te kobiety, 12 z nich, chociaż 13 też żyła w czasach Jeszuły, były wtedy apostołkami za czasów Marii Magdaleny. Okazuje się, że nie tylko byli uczniowie Jeszuły, ale były też kobiety, dlatego że na tych spotkaniach, które się odbywały w tamtym czasie, nie mogły kobiety przyjść na spotkanie, które prowadzili mężczyźni, o czym się kompletnie, zupełnie nie mówi. Mało tego, dostałyśmy wtedy tak naprawdę swoje imiona z tamtych czasów. Ja dostałam imię Celta, córka rzymskiego setnika. Każda z kobiet dostała takie imię i było, znaczy swoje imię, i było powiedziane, że ten Szmaragdowy Krąg mają otworzyć te kobiety, ale później to będzie krąg otwarty, stanie się szmaragdowym źródłem i w tym szmaragdowym płomieniem, i w tym momencie więcej będzie przyjaciół tego szmaragdowego kręgu niż tych osób, które zainicjowały to powstanie jego. Mogę cię dopytać, dlaczego szmaragdowy? Dlaczego szmaragdowy? Czy to było związane ze szmaragdowymi tablicami? W jaki sposób? Powiem tak. Dlaczego szmaragdowy? Dlatego, że szmaragd to ziemia i dlatego, że szmaragd to serce. Ja tylko powiem, że rozmawialiśmy między innymi z hurtakami, i oni doskonale znają Ashayanę i to, o czym ona mówi, czyli właśnie Szmaragdowe Przymierze, ale też mówili, że bardzo dużo informacji, może nie teraz, ale wcześniej, dużo bardzo informacji właśnie ona wzięła również z kluczy, z kluczy Henocha, bo ona te klucze studiowała. I teraz tak, Andrzej Wójcikiewicz właśnie robił tłumaczenie do kluczy Henocha, to znaczy dokończył to tłumaczenie, bo tłumacz, który się tego podjął, właściwie chyba go to trochę przerosło i nie dokończył tego tłumaczenia. Andrzej Wójcikiewicz z Iwonką Stankiewicz zrobili, właśnie dokończyli to tłumaczenie i zrobili korektę. I ja bardzo czekałam na tę księgę, ciągle do nich mówiłam, że słuchajcie, kiedy ona się w końcu pojawi po polsku, tak na nią czekam. No i jak ją otrzymałam, jak zobaczyłam, jak jest skomplikowana i trudna, no to był taki moment, że naprawdę odłożyłam na półkę. Dlatego rozumiem ludzi, którzy chcą studiować tę księgę, ale gdzieś tam troszeczkę to jest dla nich jeszcze za trudne na ten moment. I jak udałam się na warsztaty do Warszawy, które były 3 lata temu, to nagle nastąpiło takie olśnienie. Naprawdę, po prostu zaczynałam rozumieć te teksty, one do mnie docierały, te mantry mi bardzo pomagały, które tam śpiewaliśmy. Zresztą Aksel i Żanet, jak byli na tych warsztatach 3 lata temu, oni będą zresztą w tę sobotę we Wrocławiu, również na warsztatach, to pokazali, bo hurtak też, on między innymi spotyka się w Wielkiej Piramidzie, która według kluczy Henocha jest piramidą miłości, i oni tam śpiewają
To jest bardzo ważne, bo w ten sposób następuje rodzaj otwarcia energetycznego tego miejsca. Zresztą J.J. Hurtak twierdzi, że Wielka Piramida to jest taki generator energii wodorowej. W ubiegłym roku była konferencja we Wrocławiu. Właśnie między innymi byli państwo Hurtakowie, był dr Konstantin Korotkow, był Erich von Däniken. Także mieliśmy taką piękną, ogromną grupę ludzi, która cudownie i pięknie opowiadała o piramidach. Więc ten 2018 rok, klucze Henocha po polsku. Powiem tak, to naprawdę długo czekaliśmy w Polsce, bo przecież one ukazały się w 1973 roku w wersji angielskiej i zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków, więc Polacy trochę długo czekali na tę książkę. Kiedy były przetłumaczone na polski? W którym roku? W 2018. 18. Wow. Tak, czyli to tak bardzo naprawdę późno. Bardzo późno, tak. Kolejny wyjazd grupy, bo tak już historycznie chcę to dokończyć, to był 2020 rok, wyjazd trzech grup w jednym czasie do Etiopii, Jerozolimy i Egiptu. Trzy grupy równocześnie aktywowały, i to jest właśnie bardzo ciekawe, energię Arki, o czym zresztą pisze również Andrzej w swojej książce o piątym wymiarze. O konferencji już mówiłam. Ona się odbyła w 2021 roku, we wrześniu, gdzie byli między innymi państwo Hurtakowie. A w październiku 2021 roku grupa 33 osób wyjechała ponownie do Egiptu i dokończyła to, co miało zostać zrobione w 2011 roku, czyli 11, 11, 11. Były nas 33 osoby, 22 kobiety, 11 mężczyzn. Aktywowaliśmy, bo taka była prośba do nas, energię miłości. I myślę, że jako grupa również zostawiliśmy na całym świecie i w Polsce bardzo mnóstwo różnych kamieni Chintamani. Myślę, że powyżej 100 kamieni. I jak kiedyś narysowałam, ale to rysowałam tylko na mapie Polski, jak kiedyś narysowałam te miejsca, w których zostawialiśmy te kamienie, to jest też ciekawe, utworzyła się Merkaba. Dwie piramidy. Ja zupełnie przypadkowo po prostu miejscowości i miejsca, w których to było zostawiane, uznałam, że ciekawa jestem, jak to się po prostu ułoży kształtem takim geometrycznym. Chciałbym cię o to zapytać. Wiesz, wielkim promotorem kamieni Chintamani, rozkładania ich na świecie jest też Kobra. Nie wiem, czy znasz ten pseudonim. Tak, oczywiście. Mhm. Czy wy się łączycie z Kobrą, macie coś wspólnego? Wspólnie tą wiedzę przekazujecie sobie? Jak to? Nie, ale, nie, ale staramy się być na bieżąco z informacjami Kobry również. Mhm. Czy w Polsce też zostały takie kamienie umieszczone? Tak, zostało bardzo dużo kamieni umieszczonych, ale powiem ci, Zygi, że mieliśmy też takie ciekawe przypadki, bo my po prostu w różnych miejscach się pojawiamy, medytujemy, wyjeżdżamy, spotykamy się razem. I między innymi kupiliśmy pierwszy kamień, to był pierwszy kamień, kupiliśmy go, żeby go zostawić. Pod Wrocławiem jest takie miejsce, jest Ślęża i Radunia. Ślęża to energia męska, góra Ślęża, a Radunia energia żeńska, magnetyczna. No i chcieliśmy go zostawić na Raduni, zrobić tam piękną medytację. Ale wcześniej spotkaliśmy się tutaj blisko Odry we Wrocławiu przy rzece i tak po prostu wcześniej spotkaliśmy się tam i każdy chciał ten kamień podtrzymać. Jedna z dziewczyn się wywróciła i ten kamień wpadł w trzciny, naprawdę. Ale wcześniej przychodziła informacja, zostawcie ten kamień w wodzie. Na co ja mówiłam, nie, to jest niemożliwe, my musimy zostawić na górze, na Raduni, bo taki był plan, pomysł grupy, to jest pierwszy kamień. Kamień chciał tam zostać. I został. Został, wow. Oczywiście, że tak. Tak, wierzę w to, że to przestrzeń urządziła. Tak, na pewno tak. Też jestem przekonana. Powiem szczerze, na przykład w
2022 roku grupa była też w Wysoko, czyli tam przy piramidach. Tak, tak. Sama Osmana Gicza. I też przepiękne miejsce, naprawdę piękne. Też został oczywiście kamień Dżintamani w środku. Byliśmy zresztą tam i w Piramidzie Słońca, i w Piramidzie Księżyca, która jest niedostępna akurat na ten moment jeszcze, ale sam pozwolił, żebyśmy tam mogli pójść. Niesamowite miejsce, mają też niezwykłą wodę z tego miejsca. Niezwykłą wodę, naprawdę. Zresztą to jest po prostu miejsce leczące. Tam są olbrzymie różne narządy ludzkie w potężnej wielkości. Wielkości, nie wiem, dużego biurka, czasami... Zaraz, jak? Rzeźby? Tak, z kamienia, z normalnego kamienia, takiego, no takiego powiedziałabym polnego kamienia. I no, dlaczego to zostało zrobione? No po to, żeby ludzie wiedzieli, że to jest miejsce, które uzdrawia i trzeba tam być. Tak naprawdę tam w tych labiryntach to nie ma osoby, która by nie medytowała. Ale powiedz mi, czy to zostały, te kamienie zostały tam odkopane, czy one zostały wykonane i położone? Nie, one tam były. I ciekawe, że na przykład piramida Słońca jest zbudowana z takiego zwykłego kamienia w środku. Tak. Zresztą labirynt też. Natomiast piramida Księżyca, bo tam jest 5 piramid. Jest jeszcze piramida miłości, matki i ziemi. Tak mi się wydaje. W każdym razie piramida Księżyca jest zbudowana z niesamowitego materiału. Właściwie można by powiedzieć, że to są piękne minerały, tak się wyglądają ściany, piękne minerały w takim kolorze złoto, miedzianym, one niesamowicie tak pulsują światłem, jak świeci się tam latarkami. Niesamowite miejsce. Wow. Tego nie wiedziałem. Mhm. No chyba się nie udostępnia zbyt wiele zdjęć ani filmów z piramidy Księżyca. Nie udostępnia się. Mało tego krytykuje się bardzo Ziggy. Ciągle się mówi, że to jest niemożliwe, są przecież piramidy, tak? Oczywiście. No, szczególnie no, chyba największe zaprzeczenie idzie z Egiptu i chyba z tych samych rąk, z tych samych ust, które przeszkodziły wam wtedy w medytacji. To znaczy wtedy przeszkodziły, ale powiem szczerze, że teraz w październiku w ubiegłym roku wszystko się odbyło tak, jak miało się odbyć. I powiem ci, Ziggy, że mieliśmy odpowiednie ustawienia, które były przekazane przez istoty wysokoenergetyczne. Tak powiem o nich. I strażnicy, Ziggy, wyobraź sobie, że jak skończyliśmy medytację, to strażnicy płakali. Płakali, powiedzieli, że nie spotkali się. Myśmy mieli w ogóle na wyłączność na parę godzin tą piramidę, tylko dla siebie, dla naszej grupy. A jak wyszliśmy, to, no to był taki znak dla nas. Jak wyszliśmy, to na niebie ukazały się, mamy to na zdjęciach zresztą, ukazały się dwa ogromne skrzydła. Można by powiedzieć, że to była gołębica, ale my twierdzimy, że to były skrzydła Izydy. Niezwykłe. Bo one nie były takie w kształcie typowej gołębicy, prawda? Tylko były takie rozłożone. Mhm. Tak. No, wszystkie przekazy, które realizujemy, to jest kwestia naszych opiekunów, którzy nas prowadzą. I po prostu staramy się to realizować, no bo każdy z nas z Ziggy tak naprawdę chce wejść na drogę piątego wymiaru, no właśnie, bo to tutaj jesteśmy. Może wróćmy jeszcze na chwilę do tego, bo ja ci przerwałem, wszedłem ci słowo, kiedy zacząłeś opowiadać o tym rozkładaniu kamieni Dżintamani na świecie. Do tych kamieni, czy powiedziałeś coś o piramidzie, że utworzył się kształt piramidy? Mówisz o czym, kiedy powiedziałaś o tym kształcie piramidy? Ziggy, ale to mówię o terenie Polski, że myśmy rozłożyli tych kamieni bardzo dużo. Po prostu przychodziły różne informacje. Myśmy tego słuchali. Ja tego nie powiedziałam, ale ja ci tylko powiem, że właściwie od dziecka widzę energię, jestem prowadzona przez piękne istoty. Moją pierwszą taką opiekunką była moja prababcia, która starała mi się powiedzieć, że to jest dar, że
że nie należy się tego bać. Ona leczyła ziołami, nastawiała różnego rodzaju złamania. Była piękną, cudowną, taką wewnętrznie piękną kobietą. I my staramy się to realizować. I w momencie, kiedy dostawaliśmy informację, że na przykład ten kamień ma być pod Złotym Lwem, ten kamień ma być na przykład czy w Gdańsku, czy gdzieś tam, tak? Ten kamień ma być na przykład pod bardzo starym dębem, to te kamienie zostały rozłożone. I zazwyczaj było tak, że jak pojechaliśmy do jakiegoś miejsca, to tam się odbywała medytacja, zostawienie tego kamienia, czasami jechała grupa, czasami jechał ktoś indywidualnie, bo było na przykład daleko. I wtedy, jak te kamienie w Polsce zostały rozmieszczone, one jeszcze ciągle są rozmieszczane, ale to wyobraź sobie, że tak jakoś mnie to zaintrygowało, że jakie linie otworzą się. A, czyli na mapie. Na mapie, jakby linijką i długopisem, prawda, namaluję te takie, zobaczymy, co to za znak wyjdzie. Tak. I wtedy się okazało, że nie to, że wyszła piramida, ale wyszły dwie, czyli Merkaba. No tak. Mm-hmm. Bardzo ciekawe. I tego nikt nie planował. Nie, absolutnie, to po prostu, wiesz, niektórzy zostawiali jakieś swoje prywatne przecież czasami, tak, kamienie w jakimś takim miejscu ulubionym, inne były kamieniami grupy, także tak to właśnie wyglądało. A powiem jeszcze tak już wracając do tej chronologii, jakby od tyłu do dzisiaj, no i oczywiście właściwie tak zupełnie niedawno, ja ją nawet pokażę, bo powiedzmy, że 2 tygodnie temu została właśnie wydana ta księga. 72 żywe boskie imiona najwyższego. Przepięknie wydana, z przepięknymi ilustracjami. Chcę pokazać i dlatego tak na przykład. Zresztą jedno z imion przeczytam. Ona jest dopiero od 2 tygodni, ta księga. I to są żywe imiona, czyli imiona, które tak naprawdę były umieszczone w różnych księgach, wcześniejszych, starych księgach, ale one zostały wyrzucone przez tłumaczy. Tłumacze uznali, że właściwie imię Boga to jest Pan Bóg, Stwórca, i tak zostało. Natomiast to są imiona, które są z hebrajskiego, z greckiego i z aramejskiego. I z tych trzech języków te 72 imiona są w tej księdze. I ona jest taka bardzo, powiedziałabym, przydatna i praktyczna, dlatego że tam jest opis, jest tego imienia i jest krótka medytacja. Więc to po prostu wystarczy otworzyć. I to dlaczego żywe słowa? Dlatego że my się bardzo łączymy w tym momencie z energiami najwyższymi poprzez te imiona. Także to jest tak naprawdę, no 2 tygodnie temu odebraliśmy to właśnie jako Fundacja Mądrość Narodów z tak, drukarni. Tak, pomyślałem sobie, kiedy o tym opowiadasz, że pięknie by było, gdyby był załączony dźwięk do tego, prawda? Brzmienie tego imienia. No ale może nie potrzeba, ale tak pomyślałem. To znaczy fonetycznie jest to, jeżeli to są trudniejsze imiona na przykład, to, bo wiadomo, że są różne, jest na przykład takie imię jak Abba, no to ono jest nam znane, ale są niektóre bardzo trudne imiona, to jest fonetycznie napisane. Zapis fonetyczny. Tak, jak należy je czytać. Ciekawe. No dobrze, a gdzie tutaj w tej opowieści znalazły się klucze Henocha? No właśnie, tak jak mówiłam, w momencie, kiedy Andrzej tę książkę do końca przetłumaczył i ją jakby przeprowadził korektę i w końcu ją dostałam, to zobaczyłam tak naprawdę, co w niej jest. Na przykład klucze Henocha pokazują, że możemy aktywować 5 naszych ciał świetlistych. One są różnie nazywane przez różne osoby. Niektórzy na przykład mówią o ciele plazmowym, na przykład u Hurtaka to jest ciało Zohar, czyli 5. ciało. Ona, ta wiedza doktora Hurtaka,
jest wzięta w kluczach ze świętych ksiąg sanskrytu. I on o tym mówi, że ona jest znana tak naprawdę od 5000 lat. Zresztą, bo o tym nie mówiłam, klucze Henocha powstały w ten sposób, że dr J.J. Hurtak został zabrany na 3 dni ziemskiego czasu, 3 dni. Nie było go tutaj, wrócił i nastąpił przekaz poprzez tę księgę. To była prośba Henocha i Metatrona, żeby to zostało umieszczone. Te wszystkie bardzo ważne dla nas, powiedziałabym, inspirujące naszą świadomość teksty. Zresztą dr J.J. Hurtak mówi, że jeżeli na przykład ktoś zajmuje się biologią, fizyką kwantową czy chemią i wczyta się w te klucze, on tak twierdzi, ja raczej uznaję siebie za humanistkę, więc dla mnie te klucze są trudne, to ma Nobla w kieszeni, dlatego że on mówi o przyszłości w tych kluczach. Odkrywanie wiedzy? Tak, na przykład klucz 319 mówi o czasach, w których my dzisiaj żyjemy. Ja przypomnę, że księga została napisana, trudno mówić o niej książka, dlatego mówię księga, w 70-tych latach. Mhm. I powiem tak, jeżeli aktywujemy nasze 4 ciała światła, bo 5. ciało jest ciałem najwyższej energii, trudno mówić tutaj o aktywacji, bo to każdy by sobie tego życzył, to wtedy przechodzimy do 5. wymiaru. Oczywiście drogi są różne, ale tak naprawdę one w pewnym momencie się łączą i to jest jedna droga. I on na przykład mówi, że dr Hurtak, że 1. ciało jest ciałem elektromagnetycznym i twierdzi, że nasze DNA komunikuje się z innymi częściami ciała, że ono płynnie przechodzi we wszystkie rejony ciała. I teraz tak, wszystkie te 5 ciał światła, to jest w kluczach, przechodzą płynnie jedno w drugie i mają wzajemny wpływ na siebie. I teraz ja przeczytam tutaj pewien fragment z glosariusza, bo jeszcze tylko dodam, że czytając klucze, po pierwsze, czytamy je na głos, to bardzo ważne, bo to są płomienne litery, które mają wpływ wibracyjny na nas, na naszą świadomość i nadświadomość. Najpierw czytamy klucz, na przykład 101, później 201, później 301, w ten sposób czytamy, ale zaczynamy od glosariusza, czyli od tego słownika, który jest na końcu, bo to bardzo nam pomaga zrozumieć tę księgę. I teraz tak, glosariusz, klucze Henocha, strona 568, mówi tak. Ciało elektromagnetyczne to narzędzie kodujące nasze fizyczne ciało bezpośrednio do innych rejonów świadomości w naszym lokalnym wszechświecie poprzez cały szereg lub rodzinę fal elektromagnetycznych. Wehikuł ciała elektromagnetycznego musi działać ze swoim ciałem nadświadomości lub mistrzem światła, jeśli ma działać z wieloma elektromagnetycznymi widmami. Henoch powiedział, twierdzi Hurtak, że 10 dziewic obrazuje utracone widmo energii, które odnosi się do ludzkiego potencjału posiadania innych ciał światła. Mega rzeczywistości wielu widm. Trzeba więc najpierw rozświetlić wehikuł ciała elektromagnetycznego światłem, zanim można przekroczyć próg negatywnej masy. I teraz tak, klucz 110. Wers 19. I kiedy przechodzimy przez nasz punkt omega, raz jeszcze zrozumiemy to, co zostało zakodowane w fazie alfa oryginalnych gwiezdnych programów, podanych w naszych narodzinach przeznaczenia. A kiedy użyjemy razem świętych imion z tych wszystkich 5 języków, takich jak Amenputa, egipski, Powa, tybetański, Kuan Yin, chiński, Gabriel, hebrajski i Budda z sanskrytu, jako zalążki sylab mantry ustanowimy świadomą długość fali światła.
która rezonuje ze wszystkimi pięcioma ciałami wewnątrz nas. Język ten jest językiem wibracji energii, formowanym przez starannie wyselekcjonowane zalążki mantry. Teraz tak, mantra. Do pierwszego ciała światła, które chcemy aktywować w sobie. Odnosi się do pięciu imion bóstw. Amenputa to bóstwa egipskie. Budda, następnie Powa, bóstwo tybetańskie. To były istoty, które tak naprawdę bardzo pomagały ludziom. Kuan Yin, bogini chińska. I Gabriel. I wystarczy tę mantrę zaśpiewać. Powinno się zaśpiewać ją 24 razy. Dlaczego tak, można by powiedzieć, wiele razy? No, żeby ona się w nas aktywowała. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli my na przykład zaśpiewamy, ja postaram się zaśpiewać tylko raz, ale na przykład. Amen puta Buddha Powa Kuan Yin Gabriel. Nagle cudna energia pojawia się i w nas, i wokół nas. Wiesz, teraz już wiem, ile popełniłem błędów, bo nie dosyć, że czytałem ją w języku angielskim i to były dwie książki w języku angielskim, które nie wiem z jakiego powodu przeczytałem, bo coś czułem, że jest taka potrzeba. Druga książka to Misja Michela Desmarques, którą przeczytałem najpierw po angielsku, zanim się pojawiła po polsku. Ale już widzę, że zacząłem zupełnie od tyłu, czyli od początku i czytałem kartka po kartce. To jest ważne, co powiedziałaś w tej chwili. Czy w książce polskiej jest opis tego, jak czytać tą książkę? Tłumaczenie tak. Polskie? Tak, ten opis już jest tak naprawdę w przedmowie. I on bardzo wiele mówi, bo tak naprawdę... Hurtak, J.J. Hurtak wyjaśnia, jak powinno się czytać tę księgę. Powiem, że klucze, które nie zostały przetłumaczone jeszcze na język polski, bo oczywiście są jeszcze kolejne klucze, to w te klucze, te ostatnie 10 kluczy, które są w wersji angielskiej, jak nam teraz przynajmniej, to są klucze, które pokazują drogę wzniesienia dla nas. Myślisz, to jest naprawdę niesamowite. Żeby one się ukazywały w takiej kolejności? Tak. Tak. Chodzi o po prostu o nasze zrozumienie, o naszą świadomość, bo ja myślę, że gdyby też pewnie ta książka pojawiła się po polsku akurat w tym momencie, bo coraz więcej ludzi zaczyna się przebudzać, zaczyna tak. Zrozumieć, tak. Rozumieć, dostrzegać, prawda? A różnie to czasami bywało. Dalej tak naprawdę czekamy jeszcze, żeby to grono ludzi było jeszcze większe. Będzie. Ja w to wierzę. Czekamy na to. Czekamy. Nie możemy ich popychać. Nie możemy tego procesu przyspieszyć. Ale ja jestem pewny, że dochodzą kolejni. Wiesz, kiedy byłem na festiwalu właśnie w Chicago i w New Jersey, to zobaczyłem tam potężną falę ludzi, którzy są świadomi. To jest cudowne. Tak. Powiedz mi, pojawiła się książka w języku polskim w 2018 roku. Czy to wpłynęło jakoś na waszą grupę? Tak. Tak, wpłynęło. Przede wszystkim my uważamy na ten moment, oczywiście czytamy, medytujemy, spotykamy się, ale uważamy w tym momencie, że najważniejszy jest spokój, bezgraniczny spokój. Energia światła i miłości, bezwarunkowej miłości, przede wszystkim do siebie samej, do siebie samego, bo my o tym zapominamy. Tak. Podobnie zresztą jak z przebaczaniem, wybaczaniem, też zapominamy, że zaczynamy trzeba od siebie. Od siebie, tak. Tak, bo nie możemy się później podzielić tym, jeżeli nie zrealizujemy siebie. To jest najważniejsze na ten moment i wszystko jedno, co by się nie działo, to czekamy na ten czas. Zresztą powiem ci, Zigi, że ta nasza grupa to też jest mnóstwo ludzi z czasów sprzed 700 lat.
czyli z czasów katarskich we Francji. Przy regresingu właśnie wychodziły różnego typu tematy związane z tamtym miejscem. I tam jest taka przepowiednia Balibasta. Ciekawe, bo Inkwizycja to napisała. To jest coś, co bardzo zapadło mi w pamięć, dlatego o tym mówię. Napisał to Inkwizytor. Człowiek w tym momencie odchodził, przechodził do innych wymiarów. Wiadomo, że oni zniszczyli Katarów w tamtym czasie, a część tych osób no, uciekła. Tym, którym się udało. Tak naprawdę większość tych ludzi, dobrych ludzi, bo tak się o nich mówiło, to byli dobrzy ludzie. Oni nie byli w stanie zrobić nic złego człowiekowi, zwierzęciu. Przecież w momencie, kiedy oni tam ginęli na tych stosach, to na przykład mówiono im, takie są opisy Inkwizycji. Proszę, zabij tego psa i my uznamy, że ty już nie jesteś Katarem. Oni nawet w momencie, kiedy ginęła ich cała rodzina, nie zrobili tego. Więc Balibast w momencie, kiedy odchodził, powiedział tak. Znów za 700 lat zazieleni się laur. A laur to zwycięstwo. Te 700 lat równo, wtedy przynajmniej, kiedy on odchodził, tak jak pisze Inkwizycja, daty są różne, ale ja przyjmuję, że ta jedna jest jednak bardzo prawdziwa. Tak, to był wtedy, kiedy on odchodził, to był styczeń. Dokładnie 700 lat to będzie w styczniu 2027 roku. I to tak wygląda, jakby to wszystko niebawem. Gdzieś. Oczywiście może być szybciej, później. Ja nie mówię, że to musi być idealnie, ale to wszystko zmierza w tym kierunku. Tak, masz rację. To się czuje. To się wyczuwa. Ale chciałbym cię zapytać jeszcze o działania twojej grupy, wiesz, jak wy się organizujecie? Czy to są spotkania w terenie, lokalnie? Spotykacie się online? Jak to wygląda? Różnie. Różnie się ja tu chciałbym dopowiedzieć, bo nie wiem, już zapomniałem, czy mówiliśmy o tym już na nagraniu, czy przed nagraniem, ale ta grupa taka nieformalna przyjaciół, to już jest prawie 11 lat, czy ponad. Prawda? Tak, z niektórymi, a z niektórymi powiedziałabym Zigi, że z niektórymi to w jaki no całe? Nie wiem, czy nie tysiące lat. Tak, dlatego, że znamy się z różnych, przeróżnych żyć. Ja się zajmowałam kiedyś regresingiem, więc tak się składało, że przychodziło mnóstwo różnych informacji, zresztą niektóre bardzo pomagały ludziom wyzwolić się z różnych trudnych rzeczy. Niektóre były tak piękne, że nagle ludzie jakby dostawali skrzydeł i działali jeszcze piękniej niż dotychczas, więc to naprawdę jest piękne. My się spotykamy i w Polsce, i nie tylko w Polsce. Na przykład czasami się umawiamy w Czechach, ostatnio się umówiliśmy właśnie jako grupa w Czechach, w przepięknym miejscu, gdzie były konie na wolności, w pięknej przyrodzie, bo zazwyczaj staramy się, no bo w większości jesteśmy jednak w jakichś miastach, no nie wszyscy, ale dlatego staramy się gdzieś wyjeżdżać w przestrzeń przyrody, pobyć ze sobą, nacieszyć się, pomedytować, być w tych pięknych energiach. No jesteśmy taką grupą przyjaciół, że możemy na siebie liczyć. Czy teraz to jest grupa formalna, czy dalej to jest grupa nieformalna, która się po prostu styka ze sobą? Teraz nazywamy się Szmaragdami. Szmaragdami. Natomiast tak, natomiast nie, jest to grupa, którą uznajemy, że jest grupą formalną już teraz, ale to jest grupa otwarta, czyli każdy, kto ma ochotę i życzenie dołączyć do nas, to po prostu dołącza, jest naszym przyjacielem. Wiesz, zmierzam do tego, że wy macie niedługo spotkanie. To będzie jakiś tak. Event i pewnie chcesz o tym powiedzieć, bo to tuż, tuż. Tak. Tuż, tuż. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim to ja odpowiem, że jeszcze mamy właśnie w sobotę, są warsztaty we Wrocławiu, na które bardzo chciałabym zaprosić, które organizuje Fundacja Mądrość Narodów i te warsztaty właśnie będą dotyczyły kluczy Henocha. Poprowadzi je Axel i Jeanette Obermeier. Będzie to tłumaczenie z niemieckiego na język polski.
Oni są asystentami J.J. Hurtaka i oni między innymi powiedzą o tym, co to jest pojazd Merkaba i co należy zrobić, żeby stać się tym pojazdem. Powiem tak, pojazd Merkaba to jest pojazd, który może przemieszczać się w zupełnie inne wymiary. Może to być nasze ciało, jeżeli dostąpimy takiego niesamowitego wzniesienia energetycznego, ale może to być też pojazd, który jest wysłany po nas. Więc to będzie piękne spotkanie w sobotę we Wrocławiu, ulica Zaoziańska 2, Q Hotel, a Fundacja Mądrość Narodów organizuje to spotkanie. Jeśli tylko macie ochotę przybyć, to zapraszam, bo będziemy po prostu piękną grupą przyjaciół medytować, śpiewać, cieszyć się i być razem. Iwono, jeśli pozwolisz, to ja po nagraniu poproszę cię o te dane i umieścimy je tuż pod filmem, a także damy w końcówce filmu, jak jest tyłówka, wszystkie dane o tym, gdzie, o której. Powiedz mi jeszcze, czy to jest wstęp, jest za opłatą, jak to będzie wyglądało? Tak, 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 bo to organizują ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Niemiec, te warsztaty. Fundacja tylko zajmuje się jakby miejscem. A jest miejsce, gdzie można zamówić jakieś bilety wcześniej? Subskrypcja czy przedpłata? Można przyjść, my przyjmiemy każdego, kto przyjdzie. Na pewno przed nikim nikt nie zostanie przed drzwiami. Nie, absolutnie nie. Rozumiem. Absolutnie Iwono, nie. Gdybyś chciała tak podsumować, czym są za tym klucze Henocha w kilku zdaniach, to co byś powiedziała? Są takim kluczem. Kluczem drogi piątego wymiaru. Takim rozświetleniem naszych ciał światła, nas samych. I myślę, że takim siostrzanym, braterskim poprowadzeniem nas w głąb siebie. W głąb siebie, a jednocześnie poprzez zrozumienie, że te wysokie energie są po to, żeby nas wspierać i żebyśmy mogli dołączyć do tego domu o wielu pokojach, jak mówi J.J. Hurtak, do najwyższych energii. Pięknie to powiedziałaś. Wiesz, umieściłem tutaj cztery klucze, taki pęk kluczy u nas na grafice, dlatego, że pomyślałem sobie, że klucze Henocha to nie może być wytrych, jeden wytrych, w którym się zrealizuje nasz plan. To są klucze, które otwierają każde kolejne drzwi. Pomytych drzwi mamy wiele prawdopodobnie i nie da się przejść, przeskoczyć jednych, jeśli się nie otworzy pierwszych. To prawda. Mhm. To prawda. Mhm. Mhm. Tak. Iwono, czy chciałabyś coś dodać na zakończenie dla naszych widzów? Ja powiem tylko jeszcze, że jest niesamowita moc medytacji z pomocą tych świętych imion, o których mówiłam, tych żywych imion, bo ona wywołuje taką pozytywną energię ochrony, pokoju, wolności. Jest mnóstwo osób, które się trochę pewnie pogubiły w różnych wydarzeniach, które się dzieją wokół nas na świecie i może nie czują się z tym dobrze. I myślę, że właśnie te imiona mogłyby dać, te medytacje z imionami, mogłyby dać im takie wsparcie, ten właśnie taki spokój, który spowoduje, że to wszystko, co się będzie działo wokół nas, nie będzie miało dla nas żadnego znaczenia. My będziemy iść swoją drogą światła, bo chcemy nią iść. Jestem o tym przekonany. Jest nam potrzebny spokój. Tak. Drodzy widzowie, napiszcie do nas, jeśli chcielibyście Iwonę o coś zapytać, albo zgodzić się lub nie zgodzić się, być może macie inną koncepcję tego, to napiszcie do nas. Jeśli pozwolisz, Iwono, to ja podam kontakt do ciebie pod filmem, ale jeśli nie, drodzy widzowie, to możecie też napisać do mnie, a ja z pewnością do Iwony wszystkie pytania przekażę. I wiecie co, i mam ochotę spotkać się z tobą, Iwona, po spotkaniu we Wrocławiu, po spotkaniu w tym, tej grupy, żeby popytać cię o to, jak przebiegło to spotkanie, no i jakie wnioski po spotkaniu. Będzie mi bardzo miło. Mnie również. Dziękuję ci i pozdrawiam. Bardzo proszę. Dziękuję wam, kochani widzowie.
Więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie na info@steelinkr.com lub na e-mail, który będzie pod spodem bezpośrednio do Iwony. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.